Cześć moi drodzy, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do Was z historią aktorki, która przyszła do mnie za sprawą aktora Andrzeja Strzeleckiego. Była bowiem jego narzeczoną. Anna Szczepaniak mogła zostać gwiazdą. Kojarzymy ją z roli wieśki w bardzo popularnym serialu Daleko od szosy. Jednak jej życie później potoczyło się tragicznie. Podjęła wybory, które no niestety skutkowały bardzo dużymi problemami emocjonalnymi i skończyły się tragicznie. Mimo że wszyscy wróżyli jej wielką karierę, niestety los okazał się nie być dla niej łaskawy. Jak potoczyło się jej życie i dlaczego zakończyło się tak wcześnie? Dzisiaj oczywiście zdradzę Wam to w tej historii. Zapraszam Was serdecznie do zapoznania się wraz ze mną z historią Anny Szczepaniak, polskiej aktorki. Anna Szczepaniak urodziła się 16 kwietnia 1951 roku w Warszawie. Przyjaciele mówili na nią Blanka, a to dlatego, że mówiono o tym, że ma hiszpański charakter. I ponoć to imię dużo bardziej do niej pasowało niż bardzo popularne imię Anna. Przyszła aktorka na początku nie miała planów co do związania swojej przyszłości z artyzmem. Chciała pójść w ślady swojego ojca, nawet poszła na studia budowlane, jednak wytrzymała tam tylko 3 miesiące. Humanista, no jeżeli chodzi o przedmioty ścisłe, nie ma się co oszukiwać, nawet gdyby potrafił świetnie liczyć, to jednak wypali się w tym szybko. A to z tego błahego powodu, że improwizacja w matematyce i naukach ścisłych nie bardzo wchodzi w grę. Dlatego też dziewczyna postanowiła zdawać do szkoły teatralnej, do której dostała się. Szybko okazało się również, że ten talent to nie przypadek. Decyzja komisji nie była właśnie przypadkowa, dlatego że bardzo szybko wyszło na jaw, że aktorka oprócz tego, że dostała się, więc już miała świetne predyspozycje, to również na roku wypadała niesamowicie i zaliczana była do jednych z najpopularniejszych aktorek w szkole teatralnej. I to właśnie podczas studiów związała się z rok młodszym od siebie Andrzejem Strzeleckim, który uczył się na tej samej uczelni. Byli w sobie szaleńczo zakochani, ponoć stworzyli świetną i dobraną parę. Strzelecki oświadczył się dziewczynie dość szybko, a ta również przyjęła jego zaręczyny. Jednak później te zaręczyny jakiś czas trwały. I między tą parą coś zaczęło się nie tyle psuć, co wypalać. Oddalili się od siebie. Pani Anna studia skończyła w 1974 roku i była to oczywiście szkoła teatralna w Warszawie. Jako świetna studentka od razu dostała angaż. Pracowała w teatrach polskim i Syrena. Wielu wróżyło jej bardzo duże sukcesy zawodowe. Jeżeli chodzi o kwestie zawodowe, miała też sporo szczęścia. Trafiła do serialu Daleko od szosy. Rola wieśki może nie była jakby wiodącym wątkiem, natomiast bardzo wielu osobom dała poznać panią Annę. No a serial okazał się wielkim hitem i to zarówno krytyka, jak i fani byli nim zachwyceni. Ale wróćmy do teatru, ponieważ właśnie w Teatrze Polskim, w którym grała, o czym Wam już powiedziałam, poznała Andrzeja Antkowiaka, aktora, który był od niej o 15 lat starszy. Na dodatek mówiło się sporo w środowisku o tym, że no miał zamiłowanie do kobiet, ale przede wszystkim, co było jego największą wadą, bardzo duże zamiłowanie również do alkoholu. Pani Annie to nie przeszkadzało, ani to, że pił, ani to, że miał żonę. Miała w stosunku do niego wielkie plany. Stwierdziła, jak wiele młodych kobiet, w sumie, no to jest dość skomplikowane, żeby zakochanej osobie wytłumaczyć, że tak naprawdę takim związkiem ściąga na siebie tylko problemy i że miłość nie jest taką kwestią, która spada na nas z nieba i nie mamy nad nią żadnej mocy. Ja przynajmniej tak uważam. Jesteśmy w stanie to kontrolować, jednak no oczywiście rozstania bolą, ale może mniej bolą później niż rozczarowania. Pani Anna tu stwierdziła jednak, że miłość jest najważniejsza, że wyprowadzi ukochanego z nałogu, że doprowadzi do rozwodu, a potem do ich wspólnego małżeństwa. Była bowiem bardzo zdeterminowana, by pokonać wszystkie przeciwności losu. Do tego stopnia, że chciała być dosłownie tam, gdzie jej miłość. Nawet kiedy Antkowiak został zwolniony z teatru, ona postanowiła odejść razem z nim. Niestety pewnego dnia otrzymała straszną wiadomość. Jej ukochany, który, no tak jak już Wam powiedziałam, lubił imprezowy styl życia,
Wpadł w jakieś tarapaty i został pobity. Z tego powodu trafił do szpitala. Pewnego wieczoru 43-letni Antkowiak trafił w ciężkim stanie do szpitala. Lekarze okazali się bezsilni. Zmarł 21 stycznia 1979 roku. Przyczyna zgonu nie została do końca wyjaśniona. Ponoć był nią tętniak mózgu, ale wcześniej aktor mógł zostać brutalnie pobity, podaje gazeta Retro. Pani Anna nie potrafiła sobie poradzić ze stratą ukochanego. Mimo, że była tak młodą osobą i mogła ułożyć sobie życie, przed nią było jeszcze wiele naprawdę radosnych chwil, wtedy świat przybrał dla niej czarne barwy. Na dodatek odcięła się totalnie od rodziny i znajomych. Nie odbierała telefonu, nie otwierała drzwi. Wpadła w głęboką depresję, która pogłębiała się z każdym dniem. Właściwie nie wychodziła ze swojego mieszkania. Straciła sens życia. Dla niej sensem życia była jej miłość, a kiedy tej zabrakło, nie mogła tego pokonać, by wyobrazić sobie świat, który jednak może funkcjonować bez jej ukochanego. Padła w depresję. 2 marca 1979 roku, dokładnie 40 dni po śmierci ukochanego, wyskoczyła z okna kamienicy w centrum Warszawy. Miała niespełna 28 lat, informuje gazeta Retro. Oczywiście wiadomo, w takiej sytuacji szkoda każdego młodego życia, dlatego że łatwo jest mówić, patrząc z perspektywy, że wszystko będzie dobrze, że te najtrudniejsze dni miną. Jednak kiedy spotyka to daną osobę i mową najbliższym dla tej osoby człowieku, trudno wytłumaczyć, że no wszystko będzie dobrze. Jednak myślę, że tutaj to wsparcie było, mogłoby się okazać niebagatelne. Szkoda, że aktorka je odtrąciła. Ale no tak jak mówię, szkoda zawsze każdego człowieka, natomiast tutaj na pewno też szkoda z tego powodu, że aktorka, która miała tak wielki talent, tak wielki dar otrzymała, niestety nie była w stanie w tak krótkim czasie go zaprezentować. Zagrała zaledwie w 5 filmach i 3 serialach. Grób tragicznie zmarłej gwiazdy znajduje się na cmentarzu Brudnowskim w Warszawie. I w ostatnim czasie w mediach sporo było przekazów tak trochę bagatelizujących depresję, ponieważ przez ten cały lockdown, przez to, że wiele osób siedziało w domu, sporo na temat depresji się mówiło, ale właśnie w kontekście takim, że no warto poczytać książkę, zrelaksować się, wyjść na rower, nie wiem, zjeść coś dobrego. Nic z tych rzeczy, kochani. Pamiętajmy, że depresja to poważna choroba i jeżeli naprawdę widzimy kogoś, kto ma takie problemy, nie zostawiajmy tej osoby samej sobie i nie mówmy, że no właśnie, zrób coś ze swoim życiem, wszystko będzie dobrze, bo właśnie to są tak gęste czarne chmury, które zawisną nad taką osobą, że bez pomocy osób z zewnątrz naprawdę może bardzo często zakończyć się to tragedią, więc jeżeli sami czujecie, że w waszym życiu jest nie tak, to nie bójcie się prosić o pomoc i to specjalistów, bo myślę, że życie mamy jedno, więc myślę, że warto je przeżyć po prostu, mimo że czasem jest ciężko. Więc na pewno warto nie wstydzić się i wyciągać rękę po pomoc w każdej sytuacji, w której czujemy, że tej pomocy jest nam potrzeba. Ja bardzo Wam serdecznie dziękuję, że jesteście ze mną do samego końca. Oczywiście no, dzisiejszy odcinek nie napawa nas optymizmem na koniec, ale mam nadzieję, że poprawicie mi humor swoimi komentarzami, bo jesteście w tym bezbłędni. Jak zawsze napiszcie mi, czy pani Anna była Wam bliska i czy to właśnie z daleko od szosy ją pamiętacie, czy może z innych produkcji, w których wystąpiła. No i oczywiście proszę Was o propozycje, jak zawsze. Pamiętajcie, żeby zasubskrybować mój kanał i wcisnąć dzwoneczek, bo ostatnio podobno subskrypcja nie wystarcza. YouTube jakieś takie dziwne machlojki robi, że jak subskrybujesz, to on ci już nie podpowiada filmów. Gdzie logika? Nie wiadomo, dlatego musimy sobie radzić sami, a ja zawsze na Was mogę polegać, więc i tym razem się na pewno nie zawiodę. Dziękuję Wam, że jesteście zawsze ze mną. Dzięki Wam moje niebo jest zawsze niebieskie. Buziaki, trzymajcie się, miłego dnia i dobrego nastroju. Cześć!